To, co znalazło się na grobie Andrzeja Presixa z M jak miłość, rozrywa serce. Potworny płacz na cmentarzu. Pogrzeb Andrzeja Presixa, znanego z roli Zbyszka Filarskiego z serialu M jak miłość, wywołał wielkie poruszenie w świecie artystycznym. Aktor zmarł 26 sierpnia, a jego ostatnie pożegnanie odbyło się 5 września. Po uroczystościach w kaplicy na cmentarzu ewangelicko-augsburskim żałobnicy przenieśli się pod grób, gdzie spoczął gwiazdor M jak miłość. To, co znalazło się na grobie Andrzeja Presixa, rozrywa serce. Na cmentarzu słychać było tylko potworny płacz. Pogrzeb Andrzeja Presixa, Kasia Cichopek trzymała Macieja Kurzajewskiego za rękę, piękne słowa księdza. Pogrzeb Andrzeja Presixa odbył się w Warszawie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Gwiazdora M jak miłość pożegnała rodzina i liczni przyjaciele, wśród nich ci, którzy pracowali z Andrzejem Presixem na planie serialu. Największe zainteresowanie wzbudziła Kasia Cichopek, która w M jak miłość gra córkę zmarłego aktora. Serialowa Kinga przyszła na uroczystość razem z Maciejem Kurzajewskim. Prezenter TVP trzymał partnerkę za dłoń. W drugiej ręce niósł okazały wieniec. Ogromne wzruszenie żałobników wywołały słowa kapłana wypowiedziane w trakcie pogrzebu Andrzeja Presixa. Wspaniały aktor, teatralny i filmowy, jeden z tych, którzy mają ten wspaniały warsztat aktorski, który pozostawia w żałobie dziesiątki tysięcy fanów, wielki społecznik, ale przede wszystkim wspaniały mąż i ojciec, mówił duchowny. Już przy grobie aktora doszło do kolejnych scen, które wyciskają łzy. Widok na grobie Andrzeja Presixa z M jak miłość poruszył żałobników. Grób gwiazdora M jak miłość utonął w kwiatach. Szarfy, które znalazły się na wieńcach, wzruszyły nie tylko rodzinę aktora. Andrzej Presix, który zmarł 26 sierpnia, został naprawdę godnie upamiętniony. Szczególną uwagę zwróciliśmy na biało-czerwoną szarfę od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dostrzegliśmy także specjalny wieniec od produkcji i ekipy M jak miłość. Jednak generalnie największe wrażenie na grobie Andrzeja Presixa zrobił po prostu ogrom różnobarwnych kwiatów, wieńców i szarf z bardzo osobistymi napisami. Widok ten rozrywa serce. Nic dziwnego, że ludzie zalewali się łzami, patrząc na grób aktora. Płacz na cmentarzu słuchać było z daleka. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Andrzeja Presixa z M jak miłość.